prezes i założyciel Fundacji Centrum Rozwoju OFKA, Paula Struber-Berbeć. Jest socjologiem, terapeutą pierwszego stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, certyfikowana w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym. Ukończyła studium profilaktyki uzależnień i studium metod psychokorekcyjnych. Ukończyła też liczne szkolenia. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy jako terapeuta w ośrodku Monarch dla młodzieży oraz trener i terapeuta w Centrum Behawioralnej Terapii. Autor wielu programów profilaktycznych, prowadzi grupy rozwojowe dla kobiet doświadczających przemocy, ale też chętnych do szukania swojej drogi rozwoju. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Piasecznie oraz Centrum Praw Kobiet. Obecnie prowadzi i pracuje w fundacji. Prywatnie mama 7-letniej Marysi. Zapraszam Ciebie tutaj. Dzień dobry. Co przed nami? Dzień dobry. Co przed nami? Przed nami przemoc seksualna. Przemoc, kolejny rodzaj, tak, przemocy, o której dzisiaj rozmawiamy. Przemoc, która mam wrażenie jest najbardziej w czterech ścianach, najbardziej owiana mitami. To jest taki temat tabu, ponieważ dotyczy naszej seksualności, naszych intymności, tak? I my nie umiemy o tym mówić. To jest dla nas bardzo trudne, więc tym bardziej nie poruszamy tych tematów, tak? A mam wrażenie, że ja przez te 20 lat, jak pracuję terapeutycznie, to faktycznie w swoim gabinecie, czy jak spotykam się, konsultuję osoby, bo na co dzień, tak, konsultuję osoby, które też doświadczają przemocy, ale też przychodzą, zgłaszają się zupełnie z innymi problemami. W trakcie spotkań okazuje się, że właśnie dochodzi do różnego rodzaju nadużyć, jeśli chodzi o sferę seksualną. Dzisiaj chciałabym się skupić, żeby Państwu opowiedzieć, na co warto zareagować, co to jest też przemoc seksualna w stosunku do dzieci, ale też tak naprawdę uświadomić, jak możemy się przed tym trochę chronić, a przede wszystkim jak możemy nasze dzieci uchronić przed tym. A więc już nie przeszkadzam, zapraszam do wysłuchania. Witam serdecznie jeszcze raz. W związku z tym, że moi przedmówcy bardzo dużo już opowiedzieli Państwu o definicjach i teorii dotyczącej przemocy, tak? Ponieważ przemoc seksualna bardzo często oprócz jednorazowej, tak? Bardzo często jak myślimy o przemocy seksualnej, myślimy sobie gwałt. Pierwsze to jest takie nasze skojarzenie, ale to nie będzie tylko gwałt. To będą różnego rodzaju inne zachowania, na które bardzo często nie zwracamy uwagi i przyzwalamy, ponieważ jesteśmy do tego przyzwyczajone od bardzo dawna, tak się mówi, tak? Więc nie reagujemy wtedy. To, co będę chciała na pewno też Państwu przedstawić, to w jaki sposób można uchronić siebie, tak? Bo wydaje mi się, że na tym polega trochę też profilaktyka przemocy seksualnej, ponieważ jest ona bardzo trudna do zdiagnozowania. Myślę sobie, że wiele ludzi odczuwa ogromny lęk, tak, że to jest taki temat, o którym my nie umiemy mówić i bardzo się boimy. I wiele osób, nawet terapeutów czy osób, którzy pracują z osobami, mówią, że to najtrudniejsze, tak, ponieważ zawsze, a jak padnie, jak usłyszę, że coś się dzieje, to nie będę umiała pomóc, czy nie będę umiał pomóc. Chcę powiedzieć, że tym bardziej myślę sobie, że musimy o tym mówić, musimy o tym głośno mówić, a przede wszystkim musimy uczulać na to już nasze dzieci też, tak. Oczywiście na początek posłużę się też definicją, jak wszyscy, co uznajemy za przemoc seksualną, ponieważ przemoc seksualna jest to każdy rodzaj zachowania skutkującego niechcianym kontaktem w sferze seksualnej. Osoba stosująca ten rodzaj przemocy ma na celu poniżenie drugiej osoby i odebranie jej godności.
Przemoc seksualna może przybierać różne formy, tak? Tak samo jak przemoc psychiczna, już wcześniej pani opowiedziała bardzo dobrze, z rozróżnieniem na fizyczną, werbalną i pozawerbalną. Co to będzie według państwa właśnie przemoc seksualna fizyczna, tak? Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, gwałt. Gwałt też w naszym prawie polskim jest oczywiście przestępstwem, tak? Dotyczy tego artykuł 197 kodeksu karnego, który mówi, że polskie prawo za gwałt uważa doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego. Lub do wykonania, poddania się wykonania innej czynności seksualnej, tak? I to, co jest tutaj moim zdaniem najbardziej ważne, tak, to to, że za te zachowania zawsze stoi, za wszelkimi zachowaniami, które doprowadzają osobę do kontaktów seksualnych, do nadużyć seksualnych, tak, ja nie mówię już tylko i wyłącznie o gwałcie, zawsze ponosi winę również tutaj sprawca, tak. Z mojej praktyki pracy jako terapeuta bardzo często osoby trafiają do gabinetu, czy osoby szukające, które trafiają tak do nas szukając pomocy, trafiają z różnych powodów. Nawet nie do końca chyba zdają sobie czasami sprawę, że może dotykać to, czy dotyczyć również ich sfery intymnej, czy sfery nadużyć seksualnych. Bardzo często są to osoby, jeśli jeszcze oczywiście mówimy tutaj o takim podziale, przemoc seksualna również dotyka i mężczyzn, i kobiet. Dotyka również dzieci. I tutaj zdecydowaną większością przemocy seksualnej, oczywiście ofiarami tej przemocy będą kobiety, które w 80% doświadczają, znaczy 80% kobiet doświadcza przemocy seksualnej. Myślę sobie, że tak naprawdę te badania nie do końca oddają skalę tego problemu, tak? Ponieważ po pierwsze, my sobie nie zdajemy sprawy, jak na wielu płaszczyznach, doznajemy nadużyć, ale myślę sobie, że tak naprawdę nie zdajemy sobie też sprawy, jak my w wielu sytuacjach, czy na wielu płaszczyznach stajemy się sami sprawcami przemocy seksualnej, tak? Czy nadużyć seksualnych, o których za chwileczkę chętniej, znaczy za chwileczkę po prostu opowiem państwu. To, co jest też bardzo ważne, to to, że na samym początku te osoby trafiają bardzo często do nas, bo borykają się z niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości, z depresją, z zaburzeniami, tak, wszelkiego rodzaju bulimia, anoreksja, z problemami uzależnieniami, przepraszam. Z czasem terapii, z czasem, kiedy zaczynamy pracować z taką osobą, okazuje się, że tak naprawdę przyczyną właśnie depresji, czy tych wszystkich skutków, bo możemy to nazwać skutkami, okazuje się, że jest właśnie przemoc seksualna, czy przemoc, czy nadużycia seksualne, tak? Chcę powiedzieć, że to jest o tyle trudny temat bardzo, że my naprawdę nie potrafimy o seksie rozmawiać, my naprawdę nie potrafimy, mam wrażenie, w wielu momentach też zadbać o siebie i o swoje granice, ponieważ na każdym kroku czujemy, że te nasze granice nie są respektowane, tak? Ja tu podam przykład taki, który mi się wydaje, że jest chyba dość łatwy do zauważenia u każdego z nas. Bardzo często my nie respektujemy granic, na przykład naszych dzieci, mówiąc, a chodź się przytul do mamusi, a chodź tutaj, ja cię przytulę, albo popieszczę, albo na przykład pogilgoczę, tak? I to nie o to chodzi, że coś w tym jest złego, że gilgoczemy swoje dzieci, wręcz przeciwnie, ale jeśli dziecko mówi nie, a my dalej nie reagujemy, jeśli dziecko mówi nie chce, a my mówimy, no jak to nie chcesz, przecież mamusia gilgocze, tak? Mamusia, no nie wiem, ma ochotę się poprzytulać, przecież jesteś moim dzieckiem, chodź się przytulimy. To chcę powiedzieć, że to jest pierwszy krok do tego, żeby tak naprawdę pokazać dziecku, że jego granice nie są ważne, tak? Że jego granice, że jego sfera intymna, że jego seksualność też w
tym wszystkim jest w ogóle nie brana pod uwagę, tak? I chcę powiedzieć, że tak ważne jest, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że nikt nie ma prawa bez naszej zgody, tak? Na żadne kontakty intymne, na kontakty, na dotykanie, tak, nas, na przekraczanie naszych granic cielesnych, tak. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której miałyśmy zły dzień. Jest nam po prostu przykro, źle, nie wiem, mamy ochotę się schować pod koc i podchodzi nasz partner, mąż i zaczyna nas przytulać. I zaczyna nas przytulać, potem chce nas gilgać, potem również chce nas dotykać. Co czujemy wtedy? Od razu pojawia się złość, tak? Złość to znaczy, że ktoś przekroczył moją granicę, tak? Że teraz ja powinnam zadbać o siebie i posłuchać swojego ciała, ponieważ mam wrażenie, że bardzo często poprzez to, że dookoła, głównie my jako dorośli, mówimy dziecku, że ty nie wiesz, co czujesz, tak? Dziecko upadnie i mówimy mu, nic się nie stało. Tak naprawdę już wtedy mówimy dziecku, że my wiemy jako dorośli, co ono czuje i co ono myśli. I tak naprawdę wtedy przestajemy sobie ufać, przestajemy ufać temu, co czujemy. Przestajemy ufać temu, że złość ma za zadanie nas ochronić w takiej sytuacji, bo jeśli ktoś przekroczy moją granicę, a ja na to nie mam ochoty, to mam zawsze prawo powiedzieć, że nie mam na to ochoty. Jeśli chodzi o przemoc seksualną, na pewno oprócz gwałtu wszelkiego rodzaju sposoby, tak, bo sam gwałt jest najbardziej taką najtrudniejszą chyba, tak, dla nas wszystkich, tak nam się wydaje, jest formą przemocy, tak, ale oprócz gwałtu jest wiele innych jeszcze form tej przemocy, tak? I tutaj chciałabym, żebyśmy wymienili sobie, że gwałt zawsze będzie zmuszaniem do odbycia niechcianego stosunku, ale także odbycia stosunku w niechciany sposób, tak? Że my nie musimy się na to zgadzać. Zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych, nawet przyglądania się. I tutaj też chcę zaznaczyć, że to po stronie rodziców zawsze jest obowiązek, żeby zadbać o swoją sferę intymną, tak, żeby zabezpieczyć nasze dzieci przed treściami pornograficznymi, ale też przed naszą intymnością, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o małe dzieci, o dzieci, gdzie ich jakby, które nie są jeszcze rozwojowo gotowe, tak, na takie treści, więc tutaj na pewno to również będzie formą przemocy seksualnej, tak? Wszelkiego rodzaju naruszania nietykalności cielesnej i osobistej poprzez dotykanie miejsc intymnych, klepanie w pupę, ocieranie się o biust, co bardzo często mam wrażenie, że spotyka nas każdego. Każdego spotyka nas nawet w autobusie czy w tramwaju i wstyd nam jest wtedy zareagować, tak? Że pierwsze, co się pojawia, to ja mam takie poczucie, że to jest taki wstyd, że o Jezus, no ja nie powinnam zareagować. Dlaczego nie powinnam zareagować? Ktoś właśnie naruszył moją nietykalność. Ktoś właśnie naruszył moje granice. Ktoś bez mojego jasnego, bez mojej zgody, bez mojego przyzwolenia dotknął mnie, tak? Czyli przekroczył moją granicę. To są sytuacje, w których bardzo często dochodzi, znaczy sprawcami są osoby obce, tak? Ale tak naprawdę przemoc seksualna ma też bardzo duże dno takie, bym powiedziała, podziemie, tak? Czyli do przemocy seksualnej, do wszelkiego rodzaju nadużyć tak naprawdę najczęściej dochodzi w rodzinie. Dochodzi do tej przemocy pomiędzy osobami, które wydawałoby się, że nas kochają, że osoby, tak, możemy im zaufać. I myślę sobie, że tak bardzo trudno jest wtedy zareagować. Tutaj moja poprzedniczka bardzo ładnie Państwu opowiedziała, jak dochodzi do tego, że taka osoba przestaje o siebie walczyć, tak? I myślę sobie, że to się zaczyna naprawdę bardzo wcześnie. Zaczyna się już wtedy, kiedy my jako dorośli przestajemy słyszeć nie naszych dzieci. I myślę sobie, że dlatego tak ważne jest, żeby o tym głośno właśnie mówić.
Jeśli chodzi o kolejne formy przemocy, to chciałabym zwrócić uwagę, że są również nowe inne formy przemocy. Takie, które dotyczą na przykład upubliczniania treści seksualnych wszelkiego rodzaju. I tutaj chcę powiedzieć, że na przykład takie nagrywanie filmów pornograficznych albo w ogóle nagrywanie wszelkiego rodzaju, tak, bliskości z partnerem, a potem ujawnianie ich na portalach, czy wrzucanie do sieci również jest przemocą seksualną. To jeśli chodzi o takie wrzucanie w internet tych zdjęć naszych, czy filmów, jest teraz takie, jakby nazywa się to sexting, tak? Wśród nas specjalistów, którzy zajmują się też przemocą i właśnie zauważamy, że jest to bardzo nowa forma przemocy. Również wymuszanie usług lub pieniędzy albo szantażowanie, że upublicznię intymne twoje zdjęcia, że na przykład wrzucę do sieci właśnie twoje zdjęcia, bo ktoś wysłał komuś bliskiemu, tak? To również zaliczamy teraz do przemocy seksualnej. Jeśli chodzi o przemoc wobec dzieci, ja już troszeczkę zaczęłam mówić o tych granicach, tak? Ale chcę powiedzieć, że w państwie naszym, w Polsce, ale nie tylko w Polsce, za przemoc seksualną wobec dziecka uważa się każdorazowy kontakt dorosłego z dzieckiem, tak? I tutaj nie chodzi o to, żebyśmy wpadali w paranoję, ponieważ często w gabinecie, jak przychodzi ktoś do mnie w sprawie konsultacji wychowawczej, to mnie dopytuje, no ale dobrze, no ale co z tą przemocą seksualną? Wie pani, teraz są takie czasy, że ja się aż boję dotykać własne dziecko, boję się wchodzić, kiedy się kąpię, tak? Zawsze wtedy pytam, po pierwsze, ile ma dziecko lat, po drugie, zawsze się pytam, a po co to robisz, tak? To znaczy, jeśli takie zachowanie wynika z naszej naprawdę miłości i troski, i opiekuńczości, to w tym nie ma nic złego. Nie ma nic złego w przytulaniu, nie ma nic złego w dotykaniu, tak? Oczywiście nie dotykaniu sfery intymnej, ponieważ chciałabym uczulić, że bardzo ważne jest, żeby od małego powtarzać dzieciom, że nasze strefy intymne, tak? Nasza cielesność jest dla nas bardzo ważna, ale też jest naszą intymną sprawą i nikt nie ma prawa, nawet ktoś bliski, tak, żeby tej sfery przekraczać. Proszę sobie wyobrazić, jak musi to być też trudne, kiedy do takich nadużyć dochodzi z rąk, że tak powiem, osób najbliższych, tak, kogoś, kto właśnie miał się mną opiekować. I proszę sobie wyobrazić, jak bardzo, jakie to ma później skutki na przyszłość, tak? Jakie konsekwencje takiego zachowania, ponieważ taka osoba tak naprawdę żyje w zupełnie innej rzeczywistości. Ja chcę powiedzieć, że to, co jest bardzo też znamienne, to niestety to, że ofiary dziecięcej, tak, przemocy, czyli ofiary, które doznały nadużycia i przemocy ze strony kogoś bliskiego, czasem nawet pół życia nie wie, że została, że jakby została, że właśnie to była przemoc seksualna, ponieważ tej osobie wydaje się, że na tym polega miłość, tak, że no przecież robi to moja mama, mój tata, więc zaraz, no to na pewno tak jest w każdym domu, zwłaszcza tym bardziej, kiedy słyszymy, że robimy to, że ten dorosły robi to z miłości do nas, tak, więc tym bardziej, jak mocno zaburzone jest wtedy nasze postrzeganie, ale tak naprawdę z konsekwencjami przemocy, przemocy seksualnej, którą ktoś doznaje w dzieciństwie, są ogromne. To są konsekwencje, z którymi ta osoba będzie borykała się tak naprawdę całe życie. I całe życie musi zajmować się, tak, tym bardzo trudnym tematem. To, co jest jeszcze ważne, to chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę, że w
przemocy seksualnej, jeśli chodzi o dzieci, jeśli chodzi o przemoc seksualną dotyczącą dzieci. Mamy dwa takie rodzaje. Na pewno pierwszym rodzajem będzie pedofilia i myślę sobie, że wszyscy z Państwa, większość z Państwa wie, tak, co to jest oczywiście pedofilia, ale najprościej można to zdefiniować, że podejmowanie aktywności seksualnych z dziećmi lub fantazjowanie o tej aktywności przez osoby dorosłe jako stale preferowane lub wyłączny sposób osiągnięcia podniecenia seksualnego i orgazmu. I tutaj już chwileczkę mówiłam o tym, jakie to jest trudne, tak? Jakie to jest dla dziecka trudne, że doświadcza tego od osób najbliższych. Kolejną formą przemocy, jeśli chodzi o przemoc seksualną, będzie również kazirodztwo. Są to stosunki właśnie z tymi najbliższymi, tak? Są to stosunki, są to nadużycia seksualne, które wynikają z naszego, doznajemy ich właśnie od członków najbliższej rodziny. Bardzo często okazuje się, że sprawcą przemocy seksualnej jest starszy brat, kuzyn, wujek, tata, prawda? To wszystko są osoby najbliższe, więc jakby tym bardziej w przemocy seksualnej wobec dzieci również ta forma przemocy jest rozróżniana i ważna. Jeśli chodzi o rodzaje przemocy seksualnej, chciałabym powiedzieć, że dzielimy również tą przemoc seksualną bez kontaktu fizycznego, tak? Bo tak jak już powiedziałam wcześniej, czasem jest to zwykłe, nie wiem, zwykłe, może niezwykłe, źle powiedziałam, bo to nie jest zwykłe, ale nadużycie wynikające z bez kontaktu fizycznego, tak? To jest na przykład, nie wiem, mówienie komuś komentarzy o zabarwieniu seksualnym. To jest ocenianie, krytykowanie na przykład części intymnych, ciała w ogóle tej osoby. I to są takie nadużycia, gdzie sprawca właśnie wyraża wprost swoje też pragnienia seksualne wobec dziecka, czyli popatrz tutaj, wujek, tata, na przykład, tak? To wszystko będzie nadużyciem wobec dziecka. A pokaż mi, co ty tam masz pod majteczkami, ja ci pokażę za chwileczkę, co też będzie. Jakby nie dochodzi do kontaktu fizycznego z dzieckiem, tak? Dziecko samo na przykład odsłoni te majteczki i nam pokaże. Ale to już jest właśnie przemoc. Tak samo ekspozycja anatomii czynności seksualnych, tak? Czyli właśnie pokazywanie, to, że ktoś się przed dzieckiem rozbierze, pokaże, albo na przykład będzie się masturbował przy dziecku. Oraz podglądactwo, i tu też chcę podkreślić, że to podglądactwo, czyli podglądactwo takie, że ja podglądam swoje dziecko w wannie i jestem podniecony i również wtedy na przykład dochodzi do orgazmu, tak? Jest stymulacja seksualna. Jeśli chodzi o kontakty seksualne polegające na pobudzaniu intymnych części ciała, to do takiej formy przemocy, tak, zaliczamy dotykanie ciała dziecka, całowanie intymnych części jego ciała, ocieractwo, pobudzanie ręczne narządów płciowych dziecka. Kolejną formą będą kontakty oralno-genitalne, tak, i tutaj wszelkiego rodzaju właśnie gwałty na dzieciach, stosunki, seks oralny, analny, wszystko będzie również właśnie przemocą seksualną wobec dziecka. Stosunki udowe, penetracja seksualna, oralno-genitalna, komercyjne seksualne wykorzystywanie dzieci. Bardzo często dzieci są ofiarami pornografii, tak? Bardzo dużo takich historii słyszymy, że o pornografii dziecięcej i myślę sobie, że to jest bardzo duża forma, taka bardzo dużej przemocy, która się odbywa w domu, tak? To znaczy w totalnym zaciszu i wiele osób w ogóle kompletnie nie zdaje sobie z tego sprawy, że takie rzeczy się dzieją obok nas też. Oraz seksualne wykorzystywanie dzieci, powiązane z różnego rodzaju dewiacjami, które
w których dzieci niestety biorą udział, tak? Jak rozpoznać przemoc seksualną wobec dzieci? I teraz również jeśli chodzi o to rozpoznanie, dzielimy to na objawy somatyczne, czyli to będzie taki najczęściej, one mają taki charakter pośredni i do nich będą należały na przykład ciąża, tak? Że jeśli nasza nastoletnia córka przychodzi i mówi, że jest w ciąży, zawsze warto jest sprawdzić, dowiedzieć się, tak, oczywiście, jak doszło do tego, czy to było z osobą dorosłą, czy było za jej przyzwoleniem, więc jakby to na pewno bardzo, to jest objaw widoczny, tak, że tak powiem. Choroby weneryczne, ale wszelkiego rodzaju infekcje dróg moczowych, tak, i płciowych, urazy zewnętrzne narządów, przerwanie błony dziewiczej, krwawienie z narządów rodnych. Jeśli notorycznie się to zdarza u dziecka, bardzo myślę sobie, że jest to bardzo taki mocny objaw, na który już powinniśmy zwrócić uwagę, tak? Czy już zacząć się przyglądać i wykluczyć wszelkiego rodzaju inne możliwości właśnie takiego reagowania ciała, tak? Następnie będą, jeszcze chciałam powiedzieć, że ważny jest jeszcze taki objaw też, do którego somatyczny, tak? Objaw na przykład choroby takie grzybiczne ust. To też oczywiście warto wziąć pod uwagę inne też objawy, nie pojedynczo, że dziecko na przykład często ma tutaj, nie wiem, opryszczkę albo jakieś problemy z wokół ust, ale warto też poprzyglądać się, jeśli jeszcze inne jakieś objawy nas niepokoją. Objawy psychologiczne i behawioralne. To na przykład dziecko, które jest mocno takie pobudzone erotycznie, tak? Które odtwarza zabawy na przykład w, nie wiem, odtwarza zabawkami, tak? Poprzez jakieś prowokacyjne swoje zachowania na przykład, uwodzicielskie, zachowania seksualne, erotyczne rysunki, zabawki, zabawy, agresja seksualna wobec rówieśników. Bardzo silna, nasilona masturbacja dziecięca. I tu też trzeba, myślę, że spokojnie do tego podejść, bo z jednej strony jakby naturalne oczywiście rozwojowo, tak, masturbacja u dzieci, a my mówimy o takiej nadmiernej, zdecydowanie nadmiernej masturbacji u dzieci. Takie wszelkiego rodzaju zachowania nieadekwatne, takie seksualne zachowania nieadekwatne do wieku, do rozwoju dziecka, również powinny nas już zaniepokoić. Jeśli chodzi o inne takie psychologiczne oczywiście objawy, to będzie lęk, płaczliwość, to będą koszmary nocne, to będzie moczenie na przykład w nocy, tak? To będą również nadpobudliwość psychoruchowa, trudności w koncentracji uwagi, zachowanie regresywne, czyli na przykład powrót do ssania palca lub smoczka, picie alkoholu, narkotyzowanie się, prostytucja, zaburzenia łaknienia, anoreksja, bulimia, problemy szkolne oraz problemy z rówieśnikami. I teraz tak, oprócz tych wszystkich somatycznych, psychosomatycznych i psychologicznych, myślę sobie, że bardzo ważne, właśnie, bardzo ważne są psychosomatyczne, czyli jak nasze ciało też reaguje. Do tego dojdą bóle brzucha u dzieci, głowy, nudności, wymioty, również zachowania związane z takimi, to znaczy, jeśli chodzi o nadużycia dzieci, to chciałabym też powiedzieć, że do diagnozy czy do rozpoznania właśnie tego rodzaju przemocy u dzieci może nam posłużyć się też klasyfikacja objawów przemocy seksualnej według Frances Sink. I tutaj chcę powiedzieć, że tak, w pierwszym ona ma cztery poziomy, tak? I pierwszy poziom będzie bezpośrednia komunikacja, kiedy dziecko mówi nam o swoich przeżyciach. Potrafi to pokazać na sobie, może pokazać na przykład siniaki lub plamę nasienia. Drugi poziom to będą komunikaty pośrednie, czyli dziecko przeżywa lęk, napięcie, podejmuje zabawy o treści erotycznej. Jeśli chodzi o trzeci poziom rozpoznawania tych objawów, że co powinno już nas zaniepokoić, to myślę sobie, że
W trzecim poziomie to będą ostre urazy, objawy, to znaczy ostre, przepraszam, urazowe objawy. Dziecko cierpi na zaburzenia snu, moczenia nocne, zaburzenia łaknienia, płaczliwość i problemy szkolne. I czwarty poziom, objawy stresu chronicznego. Ma zaburzenia psychosomatyczne, depresję, izoluje się i podejmuje próby samobójcze. To, na czym chciałabym bardzo się też zwrócić Państwa uwagę, to oprócz takiej wczesnej profilaktyki, czyli to, o czym mówiłam, zwracanie uwagi, jak my się zachowujemy w stosunku do naszych dzieci, dawania im prawa do tego, że mają prawo powiedzieć zawsze nie, do tego, żeby zawsze przerywać w momencie, w którym dziecko już nie ma ochoty na zabawy z nami, to drugą taką bardzo ważną rzeczą, mam poczucie, jest przede wszystkim to, w jaki sposób my zareagujemy. I to już nie chodzi tylko o dzieci, tylko jak zareagujemy, gdy mamy podejrzenia albo gdy wydaje nam się, że może coś być na rzeczy, albo przychodzi osoba bezpośrednio do nas i nam opowiada o tym, to jak my zareagujemy. To, co jest najważniejsze, to, żeby powiedzieć, że nigdy to nie jest wina ofiary. Nigdy nie jest to wina dziecka, nigdy to nie jest wina dorosłej osoby i bez względu na to, czy kobieta chodzi wyzywająco ubrana, to chcę powiedzieć, że nikt nie ma prawa naruszyć tej, tak, naszej nietykalności cielesnej. I zawsze to będzie wina sprawcy i zdjęcie takiej odpowiedzialności. Myślę sobie, że to, co jest też bardzo trudne w tym, to reagowanie nasze. A czemu nie powiedziałeś wcześniej? A czemu nie krzyczałeś? A czemu zawsze to będzie powodowało, że niestety dziecko poczuje się winne i weźmie na siebie winę za takiego typu zachowania? To, do czego chciałabym jeszcze Państwa, na co chciałabym jeszcze Państwa uczulić, jeśli chodzi o przemoc seksualną, to chciałabym uczulić również o nadużyciach, do których dochodzi również w małżeństwie, tak? Kiedy jeden z partnerów przymusza osobę do stosunków, czy do jakiejś formy stosunku seksualnego, to również jest przemoc seksualna i tutaj, jeśli jedna ze stron nie ma na nic na cokolwiek ochotę, ma prawo zawsze powiedzieć nie i nie ma obowiązku wynikającego chociażby z bycia małżonkiem do tego, że ja muszę to zrobić. To, co jest dla mnie najtrudniejsze w pracy z ofiarami przemocy i ofiarami przemocy seksualnej, to takie poczucie, że są sami, tak, że mało kto im uwierzy. Bo trzeba zaznaczyć, że jeśli kiedykolwiek zostaniemy napadnięte, kiedykolwiek coś się wydarzy, co będziemy chciały zgłosić, to musimy również udać się do lekarza w celu zdobycia zaświadczenia, bo udowodnienie tej formy przemocy jest zawsze też bardzo trudne. Chcę powiedzieć, że coraz częściej też mężczyźni przyznają się do tego, że są napastowani przez kobiety. I dla nich, myślę sobie, jest to tym bardziej bardzo trudne, żeby pójść i zgłosić, bo słyszałam od wielu, którzy opowiadali, jak zostali niestety potraktowani przez policjantów podśmiewaniem się czy wyszydzaniem, więc myślę sobie, że jest to dalej taka forma przemocy, o której nie chcemy mówić, bo dotyczy naszego wstydu przede wszystkim, dotyczy bardzo intymnej sfery, a my nie chcemy się dłużej, znaczy jakby to poczucie wstydu jest zbyt silne, tak? I to poczucie wstydu powoduje, że bardzo często nie szukamy ratunku, aż do momentu, kiedy zacznie się dziać w naszym życiu bardzo źle i wtedy okazuje się, że na przykład, tak, przyczyną tych wszystkich problemów czy trudności, z którymi się zgłaszamy do gabinetu, na przykład wynikają one z nadużycia właśnie tutaj seksualnego. Bardzo apeluję do Państwa, aby starać się dać prawo dzieciom do tego, żeby nie musiały się witać z wujkami, ciociami, całować z nimi, przytulać, bo myślę sobie, że to właśnie my musimy pokazać, że żaden dorosły nie ma prawa wymuszać od nikogo, tak, przytulania, całowania, dotykania. To są nasze sprawy intymne i
taki apel chyba najbardziej, żebyśmy my jako rodzice pierwsi pracowali nad tymi granicami naszych dzieci, ponieważ to jest jedyna forma, która dzięki temu tak naprawdę uda nam się uchronić nasze dziecko przed tym, aby nie padło, nie zostało po prostu ofiarą, tak, nadużyć seksualnych. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że to było jasne dla Państwa. Nie ukrywam, że się mocno zestresowałam, dlatego cieszę się, że mogłam tutaj wystąpić dla Państwa. Zapraszam oczywiście do kontaktu, prowadzę konsultacje, prowadzę terapię. Dziękuję, zapraszam. Pani Paulo, tak. Bardzo serdecznie dziękujemy za ogrom wiedzy, za Pani też bardzo trafne spostrzeżenia. Rozumiem, jako praktyk ma Pani na co dzień kontakt z takimi właśnie osobami, które niestety doświadczają przemocy i dziękuję, że Pani chce razem z nami powiedzieć nie dla przemocy w rodzinie. Zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I życzymy naprawdę dużo takiej wytrwałości i takiej ogromnej empatii. Zresztą pewnie Pani i tak to wszystko posiada. Niemniej jednak ta praca może być bardzo też obciążająca psychicznie, prawda? Bo ten bezpośredni kontakt z ofiarami wymaga naprawdę ogromnej wiedzy, wyczucia i takiego naprawdę niesamowitego ciepła, aby każdej z tych osób móc udzielić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Do widzenia. Drodzy Państwo, my o przemocy seksualnej będziemy mówili w kolejnych naszych programach, bo konferencja to jest pierwsze takie działanie na taką skalę. Niemniej jednak na koniec naszego programu powiem, co będzie działo się w kolejnych miesiącach i o przemocy seksualnej mówić będziemy więcej.